Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze spotkanie ze mną, ten sobotni poranek. Jak Państwo wiecie, Pan Premier ogłosił kilka dni temu wybory samorządowe. My jako Prawo i Sprawiedliwość bardzo chcemy, żeby to były wybory, w których będziemy rozmawiać o problemach Polski, Polaków, będziemy realizować, rywalizować na programy. Ale aby tak było, po drugiej stronie, po stronie opozycji, muszą być ludzie, którzy tego chcą. A jak to wygląda dzisiaj, zobaczcie Państwo sami. Jakie wy macie piękne twarze. Przepraszam, że w takiej atmosferze. Przyjmijmy z góry. Włącz śmieciu. Że nie zrealizujemy swoich programów. Będę upubliczniał nazwiska. Nie zreformujemy gospodarki. Strażników marszałkowskich, którzy odmówili. Trzeba wywieźć do Oświęcimia i wytruć. Totalna awantura to nie program dla Polski. Drodzy Państwo, tak to wygląda dzisiaj, tak to wygląda od wielu lat, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Po drugiej stronie, po stronie opozycji nie ma programu, nie ma wizji, nie ma polemiki. Jest tylko agresja, są zaciśnięte pięści, zaciśnięte zęby, nienawiść, agresja często przechodząca w tą agresję również fizyczną. My takiej kampanii nie chcemy. Jako Prawo i Sprawiedliwość, będąc w opozycji, rywalizowaliśmy na program. Ten program został przyjęty przez Polaków w 2015 roku. Dzisiaj dlatego rządzimy. Jak wygląda to po stronie Platformy? W tamtym roku, w październiku, z tego co pamiętam, przewodniczący Schetyna przedstawił coś, co przypominało program dla samorządów. Ale potem od razu powiedział, że to nie jest program sexy. Pan poseł Szłapka powiedział, że ten program jest nie do zrealizowania. Więc ja dzisiaj pytam Platformy Obywatelskiej, jaki ma pomysł na te wybory? Jaki ma program? Jaki ma program dla polskiej wsi? Jaki macie program dla polskiej służby zdrowia? Dla edukacji? Dla polskiej gospodarki? Jaki macie program na polski rozwój, dla polskiego rozwoju, żeby się Polska rozwijała? Co zrobicie z 300+? Co zrobicie z 500+? Co zrobicie z Mieszkaniem+? Co wreszcie zrobicie z wiekiem emerytalnym? I jeszcze raz pytam, jaki macie program na gospodarkę? Jaki macie program na rolnictwo? Jaki macie program na służbę zdrowia? Jaki macie program na edukację? My, drodzy Państwo, ten program mamy. Realizujemy go od wielu lat z sukcesami, bo dotrzymujemy słowa. Jesteśmy wiarygodni, jesteśmy sprawdzeni w zarządzaniu państwem i podczas najbliższych dni, najbliższych tygodni tej kampanii będziemy przedstawiać kolejne propozycje programowe dla polskiego samorządu. Będziemy rozmawiać z Polakami. Już jutro w Sandomierzu będzie spotkanie z panem premierem Morawieckim. Będziemy, drodzy Państwo, prezentować dobry program, bo my mamy właśnie dobry program. Dobry program dla Polski, dla Polaków. Program, który, jestem przekonany, przełoży się na rozwój, na przyspieszenie rozwoju naszego kraju i na to, żeby ludzie w Polsce spełniali swoje plany, marzenia, realizowali swoje ambicje i aby im się po prostu tutaj dobrze żyło. Prawo i Sprawiedliwość ten dobry program ma. Będziemy go w najbliższym czasie prezentować. A do Platformy, do opozycji totalnej, do tej totalnej awantury, bo ten spot można opisać dwoma słowami. Totalna awantura. Ostatnie lata to totalna awantura. Apelujemy, aby z tą awanturą, z tą agresją, z tymi właśnie zaciśniętymi pięściami, zębami, z tą bijatyką po prostu skończyć. Polski na to nie stać, Polaków nie stać na to, aby była ciągłe napięcie, ciągła awantura, ciągła bijatyka. Musimy rozmawiać o polskich sprawach. Gramy o bardzo wysoką stawkę i Prawo i Sprawiedliwość chce w tych wyborach być formacją, która będzie składać kolejne propozycje, które jestem przekonany
przyspieszą rozwój naszego kraju.